Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Właśnie teraz jesteśmy z Kacprem w drodze na event Benefitu. Jest w ogóle w pięknym miejscu, zobaczcie gdzie teraz jestem. Właśnie zmierzamy, jesteśmy już bardzo blisko. W sumie jestem bardzo ciekawa jak tam będzie, bo jeszcze nigdy nie byłam na evencie Benefitu, także zaraz się ze mną przekonacie. Jak widzicie, ubrałam dzisiaj szpilki. Mam do tego kombinezon i w sumie do tego stroju nie pasowało nic innego. Średnio lubię chodzić w takich butach, no ale dzisiaj się zmusiłam. Przez to, że właśnie event jest w takim fajnym miejscu, nie mieliśmy gdzie zaparkować bliżej. Także trochę musimy iść. Jest w ogóle dzisiaj przepiękna pogoda, bo jest tak ciepło. Zapowiadali niby, że będzie dzisiaj deszcz i tak się baliśmy, że właśnie w trakcie drogi będzie padało i że będziemy długo jechać. A tu jest po prostu... Kacpra i Szyzu nawigują, ale dzisiaj jest po prostu upał, także idealnie, że ubrałam sobie właśnie ten kombinezon. Jest w ogóle z Naked, gdybyście pytały, do którego macie kod 20% na hasło klatex20.pl. Jesteśmy na miejscu, zobaczcie jak jest pięknie. Polecam sobie pić z tej strony, gdzie jest taki pyłek. Dobra. Bo jest lepsze? Jest lepsze. Dobra, dziękuję. Cześć! Cześć! Jesteśmy na miejscu. Troszkę wam teraz pokażę, jak to tu wszystko wygląda. Tutaj mamy bar. Oprócz baru siedzimy dokładnie tutaj. Jest naprawdę super, super klimat. I my sobie siedzimy z Kacprem tutaj. Benefit bierzemy, że uśmiech to najlepszy kosmetyk. Właśnie i prosimy. Benefit! Ozdabiamy worek. Ja go zdobiłam, był tak skromnie. Są jeszcze jakieś pompony różnego rodzaju, ale w sumie boję się, że się odkleją. Siedzimy sobie na leżaczkach. Jest takie słońce. Ja nie mam nawet okularów słonecznych, przeciwsłonecznych. Tragedia. Chociaż tyle, że mam tak delikatne, tak zwiewne ubranie, że chociaż nie jest mi w nie gorąco, plus jest jasne, więc tak bardzo słońce na mnie, że tak powiem, wiecie o co chodzi. Może nie tyle, że pada, ale także jest naprawdę bardzo ciepło. Nie wiem, o czym mówiłam przed chwilą, chyba o tym, że moje ubranie jest na tyle jasne, że po prostu tak bardzo mnie nie grzeje. Ale jest mega przyjemnie, bo też czuć taki delikatny powiew wiatru od wody, która jest w sumie przede mną. Bardzo i teraz kolejna osoba. Zapraszamy do rozsuwania. Myślę, że to będzie z Benefitu raczej. Na tej stronie się przychyla. Dobra, okej, to weźmy sobie Tak, okej. To jest nowa baza, rozświetlający plus personal. Fajne. Dobra. Też na ściance czy na leżaczku. Okej, to było zbyt dobre. Zaraz się pojawi, no jeszcze nie, no. To jest taki fake. Pojawia się już. Dobra, teraz się pojawi. Zostałam jeszcze prezencik. Wylosowałam w kole fortuny. Dobra, widać. Ale nice, fajnie. Właśnie sobie wcinam i zaraz lecimy. Dostałam w ogóle, słuchajcie, wszystkie kolory tych nowych podkładów. Także super, na pewno będę wszystko testować, bo zapowiadają się bardzo fajnie. Wcinam w ogóle jakieś pyszne kanapeczki, coś ala taki burgerek. Wszystko.
wracamy już z eventu. Tutaj za mną jeszcze troszkę widać knajpkę, bo to była w sumie taka kawiarnia, w sumie restauracja, nie wiem jak to nazwać, ale było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Przede wszystkim dopisała bardzo pogoda, aż za bardzo, bo tak jak już wam w sumie zresztą mówiłam wcześniej, było bardzo, bardzo ciepło. Ale fajnie, smaczne jedzonko, podkłady, już nie mogę się doczekać jak przetestuję. Myślę, że jutro rano w hotelu albo nagram jakiś test, albo zrobię taki test dla siebie, jeszcze zobaczę. I zrobiło się już troszkę chłodniej, przyjemniej, wieje wiaterek. Ja jestem tutaj przy stadionie, Kacper. Troszkę cię było widać, Kacper. Przeżyjesz? No, super. No to zmykamy do auta i lecimy dalej. Podjechaliśmy sobie już pod studio, ale jeszcze Kacper chciał sobie coś na szybko zjeść, jakiegoś Chińczyka, bo nie jadł na evencie. Dlatego lecimy szybko coś zjeść. A później do studia DDOB, bo dzisiaj realizujemy sesję, którą wygrała jedna z was, jedna z obserwatorek. Razem z Zuzią. Zuzia będzie robić zdjęcia, a ja makijaż. Zresztą wszystko zobaczycie. Idziemy sobie już, czekamy. Nawet mi się nie zda ta pomadka, to jest pomadka z Maybelline, wiecie która, Super Stay. Pokażę wam nawet numerek, który dokładnie, tylko znajdę w torbie. A wiecie jak wygląda szukanie w torbie w kobiecej torebce? Może to trochę potrwać? A jest, nawet na wierzchu. To jest numer 75. Bardzo ładny jest, taki brązowy. Jak patrzę sobie tutaj do podglądu, bo widzę ją. Czekamy na jedzenie, w sumie to Kasper czeka na jedzenie. Pani nam powiedziała, że będziemy czekać tylko 7 minut, także szybciutko. Po jedzeni to lecimy już do studia. Lecę robić makijaż. Jestem już z dziewczynami. Cześć, cześć. Ania pomalowana. Zuzia pomalowana, ale nie przeze mnie. Zmykamy na zdjęcia. Zuzia sobie upatrzyła miejsca, ale niestety nam dzisiaj szklarnie zamknęli. Tak, niestety. Ale idziemy do ogrodu botanicznego. Tak jest. Gdzieś tutaj w okolicach łazienek to jest, także zmierzamy nasza modelka. I pani fotograf. I pani fotograf. I pani makijażystka. Dokładnie, także cała ekipa jest, lecimy. Ale siski są, no. Jesteśmy już na miejscu. Dziewczyny się teraz fotografują tam w różyczkach. My z Kacperem teraz czekamy. Ja swoją robotę tak naprawdę odwaliłam. Teraz będę miała jeszcze kilka fotek porobionych, bo w ogóle złożyło się, słuchajcie, tak, że zupełnie przez przypadek, naprawdę zupełnie przez przypadek, mam identyczne ubranie jak Ania, nasza modelka dzisiejsza, porcelanowa na Instagramie. Nie widziała jak jestem ubrana wcześniej, bo naprawdę byłam w aucie w zupełnie czymś innym. Ania już jechała w pociągu i jak przyjechałam na miejsce, okazało się, że mamy identyczny kombinezon z Naked i Fashion, także... No i właśnie powstają piękne zdjęcia. Gwarantuję, że będą piękne, bo już znam tutaj Zuzy dzieła. Wiadomo! Wracamy z fotek. Zuzia zrobiła to, co miała zrobić. Naprawdę myślę, będzie sporo materiału. Także wbijajcie na nasze Instagramy, bo na pewno będziemy się chwalić już niedługo efektami. Kochani, koniec końców dotarliśmy do hotelu. Odstawiliśmy Zuzię i później od razu pojechaliśmy sobie do hotelu, w którym mieliśmy zarezerwowany nocleg. Normalnie przez Booking, rezerwowałam tak jak zwykle i dojechaliśmy na miejsce. Okazało się, że w ogóle to miejsce, które rezerwowałam, to totalnie nie jest to, gdzie dojechaliśmy, bo zupełnie inne pokoje były na zdjęciach, a zupełnie inny standard, tak powiem, zobaczyliśmy na miejscu. W ogóle pokój, w którym mieliśmy spać, był w zupełnie innym pomieszczeniu, na zupełnie innej ulicy niż cała recepcja danego hotelu. No, bardzo dziwna sytuacja. Nie będę, wiecie, mówić jakichś nazw, tak samo jak mówiłam na Instastory, bo to nie o to chodzi, po prostu...
szukaliśmy szybko nowego hotelu, dlatego teraz nie nagrałam za wiele właśnie przez tą sytuację, no bo ciągle z walizkami i nie miałam nawet jak trzymać aparatu, ale koniec końców jesteśmy w hotelu, w tym co w sumie najczęściej jesteśmy i chyba na następny raz to jest dla nas nauczka, że po prostu brać zawsze sprawdzone, a nie szukać jakichś innych miejsc. Także bardzo się cieszę, że koniec końców dotarliśmy na miejsce, jesteśmy już w hotelu i wszystko już tutaj jest okej. Niestety nie udało nam się w ogóle dodać filmu, który miał iść dzisiaj na kanał, dzisiaj kiedy kręcę tego vloga, a nie w sumie dzisiaj kiedy wy go oglądacie. No ale właśnie przez to zamieszanie nie udało się, pójdzie w takim razie jutro. A teraz zamawiamy sobie jakieś jedzenie, bo już po prostu nie chce nam się nigdzie jechać, a nie zdążyliśmy nic zjeść po drodze, także zamawiamy sobie pizzę. I czekamy na dostawę. Mam nadzieję, że przyjdzie szybko, bo jestem mega głodna. Okazało się, że jednak wychodzimy najpierw po coś do picia, po jeszcze kilka rzeczy do auta, bo pizza ma być do godziny, także spokojnie w tym czasie sobie obrócimy i wszystko zorganizujemy. Śmierdzi tu. No i wracamy. Jesteśmy już w windzie, jedziemy do góry. Zakupy zrobione wyjątkowo, sobie wzięłam kolę, tak to nie pi raczej coli, ale do pizzy to jakoś tak od razu mi się nasuwa samo na myśl, więc wracamy do pokoju, czekamy na pizzę, jeszcze jej nie ma. Przyszły pizze i są margarytki. Bierzemy się za jedzenie. Pizza zjedzona, jak widzicie, ja już zdążyłam się umyć, zmyłam makijaż, już jestem w łóżku i kładziemy się powoli spać. Jutro szykuje się aktywny dzień, planujemy wstać koło 6-7, ponieważ od rana będę nagrywać dla Was film. Film, który już zresztą jest na moim kanale, u góry pojawi Wam się link, test podkładu, najnowszego podkładu od Benefitu. Tymczasem, tak jak mówiłam, kładę się spać i widzimy się rano. Buziaczki! Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę. Miałam wstać zdecydowanie wcześniej, ale jest tragiczna pogoda. Jak obudziłam się chwilę po tej 7, jak zadzwonił mi budzik, to wyjrzałam przez okno, zobaczyłam, że w ogóle nie ma słońca i stwierdziłam, że nie ma sensu wstawać, no bo przecież nie mam ze sobą softboxów, lamp do nagrania filmu i stwierdziłam, że pośpię jeszcze chwilę, poczekam, aż wyjdzie słoneczko. Ale no niestety, pogody się nie sprawdziły. Dzisiaj miało być bardzo ciepło, miało być słońce, a totalnie tego słońca nie mam. Zresztą sami zobaczcie. Właśnie się pomalowałam, w tle słyszycie suszarkę, bo Kasper się miał, suszę włosy z tego, co się domyślam. Mam make-up oprócz pomalowanych ust, tak jak zwykle. Najpierw zjem śniadanie, dopiero później pomaluję usta, żeby bez sensu nie zjadać pomadki już na wstępie. Tak jak pewnie już wiecie po miniaturce, po tytule filmu, dzisiaj będę malowała Klaudię Szafrańską, która gra teraz w Xanax. Na pewno kojarzycie ją z piosenki Candy i Squee Bonafide, bo to jest dość znany utwór. Swoją drogą bardzo go lubię. I muszę przygotować sobie już kosmetyki. Będę malowała Klaudię na koncert. Także muszę sobie poczyścić pędzle, przygotować wszystko do kuferka. Już mniej więcej wiemy, jaki makijaż będę jej robić. Także szykuję wszystko. Na jakie rezerwa? Wyszliśmy, oddaliśmy rzeczy, szybko poszło, pogoda się trochę poprawia, bo już nie pada, jest cieplej, wychodzi słońce, także mam nadzieję, że będzie ładnie, jak będziemy robić zdjęcia z Zusią. Jesteśmy już w samochodzie, jedziemy teraz najpierw coś zjeść. Wybieramy się do Subwaya, bo będzie najszybciej i to będzie taki, wiecie, lunch, takie drugie śniadanie. Na jakiś grubszy obiad pójdziemy później po zdjęciach. Jesteśmy już z Zuzą, znowu w tym samym miejscu, gdzie ostatnio, od wczoraj w sumie. W ogrodzie botanicznym będziemy kończyć fotki, także lecimy, bo mamy mało czasu.
Ja już po zdjęciach z Zuzą, w międzyczasie nagrałam jeszcze dla was musicali. Musicali. Dzisiaj się dowiedziałam, że mówi się musicali. I lecimy sobie teraz z Kasperem coś zjeść. Przyjechaliśmy do hali koszyki, bo tutaj na pewno coś znajdziemy, jakąś szamkę. Także jedziemy. Dałam wam też znać na Insta Stories, że jakby coś to tutaj jest, tam to może kogoś złapę. Wiem, że dałam znać troszkę za późno, bo jest po 17, a ja będę tutaj przez najbliższą godzinę tylko. Ale może coś wpadnie. Jesteśmy już na miejscu, ale jest tu strasznie głośno, także za wiele nie będę nagrywać. Zamówiłam sobie jedzonko i czekam. Wzięłam burgera z frytkami. No i jest mój burger. Jakiś cheeseburger chyba, po prostu zwykły klasyczny. Fajnie, bo są sosy, jest majonez, ketchup, czyli najlepsze połączenie. Także biorę się za jedzenie. I już wracamy do samochodu, pojedzeni. Szczęśliwi, jedziemy teraz w miejsce, gdzie Klaudia Szafrańska ma garderobę, bo tam też właśnie będę ją malować na koncert. Już słuchajcie, na miejscu dogrywam tutaj telefonem, bo nie wzięłam ze sobą akurat tutaj aparatu. Akurat w tle słychać Klaudię, która ma teraz próbę. Ja już czekam i zaraz się malujemy. Jesteśmy już z Klaudią, gotowa. Heja. Super, wygląda bardzo z make-upu. Mam piękny makijaż, baj, ta piękna dziewczyna, mogę tak grać. Życzymy powodzenia tylko Klaudii. Mam już Klaudię, ale zostałam zaproszona na koncert, ale niestety nie mogę zostać, bo musimy dzisiaj wrócić do Katowic. Bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że następnym razem się uda. Było super, Klaudia jest przemiła. Zrobiliśmy sobie mały postój i jesteśmy już całkiem niedaleko, bo w okolicach Częstochowy całą drogę praktycznie padał deszcz, ale Kasper dał radę, mam dobrego kierowcę. Kończę już vloga, także widzimy się w kolejnym odcinku. To był w ogóle super czas, super dwa dni, bardzo miło spędzone. Na sam koniec już w ogóle mega miły akcent, także jestem ciekawa, czy vlog wam się podobał. Zmykam i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!